Witajcie widzowie, właśnie wróciłem do domu z urodzin i w sumie przed urodzinami sobie zalicytowałem kuferki na licytacji i zobaczymy po prostu co wygrałem. Skrzynia wybitnego ślusarza. Dobra, to się jeszcze opłacało, bo mamy te dodatki, a jakby to powiedzieć, no same te młotki będą chodzić dużo na licytacjach, około pewnie 1G, więc to nie jest tak źle. 500 SL kamek na pogranicze Wisielców, czyli to jest stricte pod eventy. 600M za to. Dobra, przeliczmy sobie. Kamek kosztuje 3 dychy, to pewnie około też 3 dych. No, raczej nie przepłacony. Kamyk na czołka, przy okazji skrzynka. 500 zasełek, mały ten i wywołanie poczty. Tutaj też kamyk czerwonego smoka, kufer wiedźmy. O, uciekającego kowala. No dobra, za 350 M zresetowanie tego, 5 ucieczek i dwa kuferki. To wydaje mi się, że przepłaciłem 750 M. No, to będzie przepłacone. Zakładka kosztuje tyle. Tutaj zaśpiewy. To jest przepłacone, no. Tutaj ten kamyk czerwonego. Ile mam tych czerwonego smoka? Czerwonego. Co? 3 takie kupiłem? To ja się nie dziwię, że tyle pieniędzy zwiało. Tutaj też za 350M. Tutaj za 385 kamek na chokera. Tu jakieś gówno. Za 188M. Nie tak źle imo. Też ucieczki. Dobra, zobaczmy. A i tutaj są te gówna. Dobra. To w sumie jestem idiotą. Bo 4, nie wiem, miałem 8. To 4,5G poszło w pizdu. No dobra. Trochę tych skrzynek jest mimo wszystko. Dobra, widzimy się zaraz, jak ja to przełożę na 300, bo nie wiem, czy jak to otworzę, 14, czy jak to otworzę, czy mi to nie będzie miało depobloka te skrzynki heroiczne, a jednak lepiej to otwierać na topce, nie? Więc no, widzimy się za moment. Dobra, wyciągamy. Mam nadzieję, że chociaż jakaś esencja z tego poleci legendarna, to by mi zwróciło. Dobra, no w sumie mogę to otwierać po kolei po prostu, nie? Trochę tego będzie. Mam... Dobra, no kamyk i ten, a mnie ciekawi, te młotki, to jest a dobra, mam jeszcze jedne, o, a nie, to nie to. Czyli tylko jedne takie kupiłem. Kurde. No. Tylko jedne. No dobra, ale ten kamyk na pogranicze Wisielców kiedyś się przyda. Jestem tego pewny. Po to to kupio było zalicytowane. Chociaż jak to wygląda? No dobra, 180M to nie jest jakoś dużo za ten outfit, ale męska wersja chyba była lepsza. Ale kij, chociaż będę miał kamyk na chokera, nawet dwa teraz. Przy okazji opening będzie fajny. Dobra, wezmę te esełki. Wpierdzielę. Są te zaśpiewy. Tu jeszcze ten. Dobra, potrzebuję to, to. Dobra, no chociaż trochę kamyków jest do ustawienia i dużo resetów, nie? Te resety spoko, bo w sumie jak będę miał, skończę te dzienne, to ile tu będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21. 21 kamyków do aresztowania. No. Kurhany zwyciężonych to useless. No to ucieczki to zawsze coś tam, nie? No dobra, wezmę. Nie, tej torby się pewnie nie da wymienić na ten. Na samorodki. Dobra, gdzieś gdzie jest miejsce, to tutaj powiedzmy. Wezmę sobie, powrzucam to. Na pograni. Kurwa. 4. A i chyba było 5 na licytacji, to dużo. Można wkładać? Można. Czyli w sumie mogłem tam otwierać, ale co mam już, never mind. Dobra, tak. Młotki były gdzieś tutaj, tu już jest 230. Tych młotków żałuję, głupoty zrobiłem, bo je akurat się opłacało licytować, bo i tak będę je potrzebował, a tak to no. Jest jak jest, ale dobra, weźmy jeszcze te kupony, otwórzmy. Tutaj na ucieczek sporo wpadło, nie? Wezmę sobie to, wrzucę na trójeczkę. O, słabo leci. W większości po jeden. No dobra, ale będzie fajny opening tych skrzynek tutaj, tych. Z itemami z podulepę. A tego jeszcze nie włożyłem. Dobra, to się zaraz wrzuci. Zaśpiew bardów to jest tylko jeden? No jeden, dobra, otwieramy. Jedna lega i się zwróci wszystko. Prawie, że... O, hero chociaż. Dobra. No jedna lega. Trzy. Lega. Kurwa. No lega nie spadła. Dobra, tych tutaj jeszcze w sumie pył. Coś tu jeszcze jest? Nie ma. Kurde no, to się jednak trochę tak średnio opłacało. Zobaczmy w sumie z tych zaśpiewów chociaż ile będzie tej. To w sumie to wrzucę. Gdzie tu jeszcze jest? To. Tam ulepę gdzieś się jeszcze. Dobra, tutaj powiedz. Ona nie zmieści się chyba. Dobra. Tutaj w sumie te kamyki jeszcze zresetują, jak będzie ten rework przedziału raczej. No. Dobra, wezmę jeszcze najpierw ubiorę prywatny, bo ten outfit no... Zalicytowany, bo tanio było, jednak w sumie nie podoba mi się. Dobra, idziemy zobaczyć ile z tego będzie samorodków. Ale tak trochę... No mega żałuję, że nie wygrałem, nie zalicytowałem więcej tych kuferków z młotkami. Plus wolę nie patrzeć jakie w sumie to miało ceny. Bo to tak... Sporo wydałem, wydaje mi się. No ale mówi się trudno. 32 samorodki. No, chociaż trochę run wpadło. Esełek w sumie 3 koła. 3 koła esełek to ile jest? 3000 na 80, 37. No dobra, no. Było za dużo kasy widocznie, jeżeli ją tak rozrąbałem, nie? Teraz trzeba znowu się wzbogacić i uzbierać na licytację. Dobra, legi. Kurde, ostatnio nawet w miarę tanie są te itemy na majunie, na klasiku. Na majunie w sumie też. Czekaj, pierek mi zszedł? Nie, nie zszedł. Tutaj jest sadge. Dobra. Czy ja chcę coś jeszcze? A, wrzucić to główne do depo. Może jeszcze to są jakieś samorody?
Nie ma samorodków. No dobra. Dzisiaj w ogóle jest chyba błogo na lot, z tego co mi się wydaje, że teraz. Tutaj te bomby. No resetów kamieni jest aż 5. Więc zawsze coś. Ja tak już jest 23 dni. Jest 23 życia na 147 dni. Tutaj 24. To w sumie będę miał do. Bo Bóg na quest nawet nie licytowałem, patrząc na to, że tutaj miałem 30 użyć i zużyłem tylko 6. I to po prostu se tak leży. 70, 60, a to 120 minut. Nie wiem skąd je mam, że 120 minut, ale no. O, tu wam jeszcze coś pokażę, tylko. O, to, otwórzmy. Du, 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 du. Duszek towarzystwa. To się go weźmie. Taki z piwem. Dobra. Teraz. Teraz. Kurde. Kurde. Pył. Ty, a tak. Jak tu walnę znak specjalny. To dalej znajduję. O kurde. Tego nie wiedziałem. Założę się, że wy też nie. Dobra, to się walnie tu, tu. Tej ulepy trochę musiało wpaść. Znaczy ulepy. Te heroiki to raczej wezmę przepale i wezmę na rolowanie. To się raczej przyda bardziej. Niż dobijanie punktów. Tu jeszcze jakiś kot. W sumie ten kot jest lepszy niż ten duszek, ale dobra, zostawię tego duszka na razie. Tu jeszcze kuferek kuponów. Teraz mnie w sumie. Kamień czerwonego. Bo chciałbym je sobie tak mniej więcej ułożyć. To powiedzmy, że nawet tutaj. Trzy miejsca, trzy miejsca. Dobra. Bo tamto mi zresetują przy najbliższym reworku. No i będę mógł użyć tego rozszerzenia depozytu i mi doda zakładeczkę. To będzie spoko. I to. A na tych w ograniczu wisielców to myślę, że no jeżeli dali tam kamyk, to coś tam ciekawego może będzie. I po. No w sumie jak 250 M za nie płaciłem, plus jeszcze te dodatki, tam 500 sełek i tak dalej. No i one skurczone w miarę, no nie jest aż tak źle, nie? Zwój obniżenia wymogów, to nawet nie wiem do czego był. Dobra. Oleć już to. Świstu, świstu, M-ki poszły w pizdu. Ile było go? O, 46%, ale to sporo. Zobaczmy, gdzie on mnie może tepnąć na topce. Zobaczmy, grobowiec. Tak, już wiem, po co mam kamyki. Jeszcze, o, dwa stoi. Muszę zrobić kamyk na tego. Jak to było? Na ciuta. Cztery kamyki na ciuta. Cztery kamyki na Wenerę i na. To znaczy, jeszcze trzy kamyki na Wenerę i trzy na czciciela. Czyli na Chageda, bo jak mam teraz zrobione te kamyki na przedsionek, to ni chuja się nie chce po nich biegać, to jest tak niewygodne. No przecież tepasz tutaj i masz tak, albo idziesz na lewo na Chageda, albo idziesz na prawo na salę ofiary. No i to jest coś takiego, że, o tu macie minimapę, no to trzeba trochę przebiec, a tak to powiedzmy tepnę se kamykiem i się pojawię 27-45. Tutaj. To już zawsze bliżej, bo chociaż tak wiecie, przebiegam tutaj i widzę. Artka. O, dryada. Dryada i też. Miejmy nadzieję, że odpowie, że nie, że bi, bo błogo. Ale. O, z grzeczności zapytałem. Jestem bardzo kulturalną osobą. Tak w sumie to
Ciekawe, jak na tym długu będzie le. Nie no, 46 to jeszcze jest chyba kupa do farmienia. No ale czekajcie. No, jestem zdziwiony, że w sumie tutaj dryady stoją. Błogo na lota, a moby stoją, to aż takie. Chociaż to chyba respią, choć nie wiem. Bardzo mało farmiłem topkę. Nie wiem, nie znam się. Ja to tylko sprzątam. Tutaj nie ma dwójeczki, terozaur. Nie ma tutaj walka. Titanrod już był. Dobra, dobrze wiedzieć. Albo są skupieni na walkach o 210. Tu widzę dużo osób online. To możliwe, że jakieś walki na 210 trwają. W sumie lognę na mapę przed przyzywaczem i zobaczymy, czy coś się tam dzieje. Do środka na razie nie ten. I tu pusto. Zobaczmy, ile jest ich online. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To jak oni takim. Idę zobaczyć tam. Jeżeli takim składem walczą tam na ustawkach, no to tak. Znaczy, zobaczymy za moment. Tak, kamek tutaj. Nie wchodzimy. No, jest tutaj dużo ludzi. Do 20. Ja jestem 21 i tutaj widzę, że ten. Czyli tam walka raczej nie jest 10 na 10, a w sumie może nie łapać z dołu. Na przedsionek. Nie ma tu nikogo. No cóż, zapytamy, na ile walczą. Z aktualności jest coś ciekawego? 10 na 10. Ale. A, dwóch już wywalili. Dodi się respi. No i nie widzę Setiego. A Seti to u nich podstawowy tank. To oni mają taki, no, lipny skład. No to raczej od nas wygrają. Dobra. Mam rozkminę, co ja chciałem w ogóle zrobić. Ale nawet nie ogarniam już nic. Tutaj jakiś pyłek. Dobra, to chyba tyle z tego odcinka. Jutro jeszcze prawdopodobnie wejdę na. A, tak z ciekawszych rzeczy to na tym. Po ostatnim filmie dosłownie. O ile pamiętam, jak z nimi gadałem, to ja wrzuciłem film chyba na 10 albo 11. O 12 oni wrzucili zapowiedź. Więc. Do gry niedługo wejdą. Kurde. Dobra, ale. No niech mnie przeloguje już, no. No. Dobra, tu się podejdzie. I lognę. No, wprowadzą do gry dodatkowe zestawy umiejętności ekwipunku. I to będzie łączone, czyli po prostu jak mamy teraz zestawy eku, to każdy zestaw będzie przypisany do umek. Czyli w sumie, no, normalna rzecz w sumie. I co jeszcze? A, i z ciekawszych tych rzeczy pracują nad kopalnią na 64 poziom doświadczenia. Z tego co pamiętam, z niej chyba miały być dobre buciki. Z niej chyba miały być właśnie buty, a z 8.5 kopalni miały być łapy. Nad 8.5 no nic jeszcze nie pisali, ale to pewnie też już coś zaczęli, ale no aktualnie prace trwają nad 6.4. Moim zdaniem prawdopodobnie kolejność będzie wprowadzenia do gry. Kurde, chciałem już go atakować, o to od nas. Prawdopodobnie będzie kolejność 6.4 do gry, potem 8.5. Dobra, mamy deltę. I to ja złapałem, nawet słyszeliście, jak klikam. No. No i a co do tej kopalni, to jutro postaram się wejść na kopalnię na
300 level, coś poddymić. 2 tygodnie temu, o ile dobrze kojarzę, byłem. Tydzień temu poszedłem na urodziny plus, to znaczy w sumie na urodziny poszedłem po kopalni, ale przed kopalnią jeszcze miałem do, przed urodzinami przed kopalnią, a raczej w trakcie kopalni, zapierdzielałem z projektem, bo do 24 miałem termin oddania, ale dzięki temu jestem już powiedzmy wolny. No i mam tam jakieś wakacje do tego września, żeby tam napisać 2 egzaminy. No i jestem czas na odpoczynek, mega fajnie mi się to podoba. Dużo czasu ogólnie poświęciłem przez ostatnie dni na expienie, czyli w sumie to, co wam pokazywałem na ostatnim odcinku. Na Hutenie mam już 7.2. Ogólnie postanowiłem, że zamiast 8.3 leveli wbijam 76 na tych serwerach, na których jeszcze nie dobiłem. I tak, na Gefionie mam 8.3, Jaruna 8.3, Kataha 8.3. Na Zemynie mam już 76, czyli też dobite. Na Hutenie 72, na Tarchunie 68. Na Majunie stwierdziłem, że na razie Woja zostawię na ten 40 kolosa, żeby nie wszystko ładować na tego 8.0, bo się zesram bijąc go. To tutaj ten łowca na 7.6 wleci. Tego tropa planuję ogólnie na 150, ale to na późniejszy czas. Bo jednak to ekspienie, teraz ekspiłem 3-4 dni i to tak pod tego Marianka, to naprawdę nic przyjemnego, nie? Na T-levelu 26 level dopiero, bo dzisiaj tą postać ruszyłem. No i na Zorze 46, no i w sumie to jest coś takiego, że jutro będziesz ten Marianek z błogiem na questy i Marianek z błogiem na exp z mobów, nie? Chodź tu. Wytapał. I na tych serwerach prawdopodobnie, na których brakuje mi mało, to sobie porobię zakony z Mariankiem, wtedy w expie te 76. No i będę... O, bazarko, ale to od nas. No i zostanie mi do wbicia głównie ten T-level i Zorza. Czyli to jutro w nocy przycisnę i myślę, że jutro już będę miał to wyekspione i to tak będzie chilloutowo, nie? Bo jednak to tak... Nie, że siada na banie, ale dużo czasu na to idzie, na to ekspienie. Jeszcze ja robię kosmiczny parastatek, wytapał gdzieś. Może przydzy stoi? Nie. Ile ich tu jest? 8. Dużo grobów w sumie. No. Ale bez Setiego i Paladynów to... a to u nas było. To oni tego nie wygrają. No, dobra, tu zakryję czacik, żeby nie widzieć. No tutaj pusto, to sobie stanę i chcę jeszcze mnie mówić. No i w sumie nie jest zbyt daleko. Ten 179 stwierdziłem, że przybiję na 190, ale też zrobię questy. Czyli znowu muszę wstać rano na Marianka. Wczoraj był na exp, to się nie udało, bo wstałem o... Kurde, dobra, łapcie go. Nie ten, wstałem o 14 prawie, 13:30, czyli w sumie ten Marianek z expem z mobów tak mi trochę mignął wręcz. On Makera bije osmian. No, lipa. No ale, no jeszcze w sumie na topce mam do zrobienia trochę questów. Czyli w sumie dzisiaj będę musiał to jeszcze ogarnąć, żeby jutro jak najmniej czasu na to poświęcić. Trochę lipa, FK. No i co? Dobra, z tego odcinka to tyle. No. Dzięki za oglądanie. Możecie zostawić ten komentarz. A, i w sumie możecie mi napisać, jeżeli gracie na tych serwerach typu Hutena, Tarchuna, Zemyna, Zdorza, T-Level. To możecie mi napisać w komentarzu, czy jest jakiś klan, który tam bije na przykład Regulusa o danej godzinie, albo jest jakiś klan pod ten przedział, żeby się do niego dostać i sobie z nimi bić koloski, bo nie ukrywam, na tyle serwerów, to przydałoby mi się ogarnąć klany, żeby sobie dojść na Discord i jak jest info, że Regu, to sobie po prostu lognąć, nie? No i to w sumie tyle. Więc to możecie napisać w komentarzu przy okazji jakiś dla zasięgu, bo przez wakacje prawdopodobnie będą jakoś w miarę częściej te filmy, ale też pewnie nie za często, znając mnie i że tak powiem,
Nie, no chęci do robienia tego są, ale często nie ma tematu przewodniego, który mógłbym sobie nagrać. No dzisiaj na przykład ten film jest mega randomowy. No i w sumie pokazałem tylko jak wyrąbałem 4,5G. Więc no. No zbił Unmakera i wytepał. Dobra, no to tyle. Dzięki za oglądanie. Łapa, sub, bla bla bla. Elo, cześć.